Adidasa, to wydaje mi się, że jest to jakiś kanapowiec nagrywany na moim kanale. No, tak kojarzę. Zobaczmy. Karaś na dopingu. Nikola. Tekwan atakuje komentery. Kurwa, myślę, że określenie atakuje to trochę za dużo, ale zobaczmy, zobaczmy. Części jej biznes. Jak bumerang powraca wątek kanałów komentarzy i tego, o czym powinny albo nie powinny mówić. Tym razem sprawę po. Nie, tutaj to tylko na wstępie powiem, że nie chodzi o to, czy komentarze powinno, czy nie powinno o czymś mówić, dlatego że każdy ma prawo wypowiadania własnej opinii bez ograniczeń. Natomiast bardziej chodzi o to, że da się to zaobserwować, moim przynajmniej zdaniem, że pewne tematy są gdzieś tam mocniej czy bardziej dosadnie traktowane, a pewne są traktowane z jakąś dozą pobłażliwości i jest to uzależnione od tego, czy osoba, o której w danym momencie jest głośno, jest łatwym kąskiem, czy też trudniejszym. I tak mniej więcej działa biznes. Poruszył TakeFan, który w rozmowie z Nitro krytycznie ocenił projekt GOATS i występujące w nim dziewczyny, a także wspomniał o pewnym spisku. Uważam, że ambasada jest 10 razy lepsza. A tych gołców się nie da oglądać. To jest kurwa festiwal cringe'u i kurwa tanich kurwa warszawskich prostytutek, kurwa. Z drugą częścią wypowiedzi się w 100% zgadzam. Jest to generalnie festiwal atencji i możliwości zdobycia followów każdym kosztem, nawet jeżeli jest to koszt godności. I wiadomo, kwestia gustu, jaki content. Tak, tylko że jest jedna rzecz, która w tym szocie była, nie jest tu zawarta. Ja powiedziałem, bo uważam, że mimo wszystko jest to w kontekście całej wypowiedzi bardzo ważne, że ja nie krytykuję stricte projektu, jakim jest GOATS. Sam zresztą oglądam te filmy. Ja nie jestem osobą, która byłaby za cenzurą i mówiłaby, że pewne treści można upubliczniać, a pewne treści nie wolno. Ja natomiast zaznaczam tylko, że w zależności od tego, kto dany projekt prowadzi, opinia ludzi jest taka, a nie inna. To znaczy, jeżeli podobny projekt założyłyby osoby, które nie cieszą się tak dużym uznaniem i tak dobrym PR-em, to wtedy po prostu twierdzę, że spotkało by się to z dużo większą rzeszą krytyki i byłaby budowana narracja wobec tego taka, że mężczyźni mają przyzwolenie na to, żeby kobiety traktować przedmiotowo, a kobiety w imię potencjalnego zysku, czy to finansowego, czy zysku w postaci rozgłosu, mają być po prostu cudzysłowiowymi kurewkami. I tyle. Komu pasuje, choć wyniki GOATS pokazują, że jednak jest ogromna publika, która lubi takie treści. W każdym razie na tym się nie skończyło, bo TakeFan poszedł o krok dalej i zaatakował kanały komentarzy za brak krytyki tego projektu. No i kurde, ja uważam, ja nie wiem, czy ten shot, który on znalazł, jest po prostu w taki sposób pocięty. Chyba tak, bo widzę, że tutaj jest zaznaczone, że zrobił to jakiś koleś o nazwie Alishoty, ale no nie ma tutaj całego kontekstu wypowiedzi. Ja mam podejście na zasadzie rób ta co chce ta, ale jednocześnie jak to jest, że ci wszyscy szeryfowie internetu, kanały komentarzy za każdym razem mówią, jakie są następstwa poszczególnych zachowań, a jak gołci pokazują, że warto jest pokazywać cycki w internecie, robić inne obrzydliwe rzeczy, to żaden kanał komentarzy nie ma jaj, żeby powiedzieć wprost, hej, to jest poniekąd pokazywanie młodym dziewczynom, że to jest droga do sukcesu. Bo jest to bądź co bądź element promocji swego rodzaju internetowej prostytucji. Ale i to jeszcze nie wszystko, bo wspomniał również o wybieraniu łatwej ofiary, zarabianiu kasy na zbudowanym PR-ze oraz, uwaga, teorii spiskowej związanej z pewnym układem. Potężne kompo, ale żeby nie było, że coś naciągam, to sami posłuchajcie. A cytując klasyka, media milczą. I to pokazuje, jak bardzo kanały komentarzy w Polsce są powiązane, to raz. A dwa, działają zawsze tylko na. Inaczej, jak jest łatwa ofiara, którą można zjeść, przeżuć, wysrać i jeszcze potem trzykrotnie wyżygać przy okazji, to się na niego rzucą, bo dostaną łatwe plus jeden. Ale jak rywal jest zasięgowy i wpływowy, to lepiej udawać, że się nie widzi, albo jeszcze się cieszyć, że jest to super zabawne. Po prostu jest to irytujące, bo myślę, wydaje, że ludzie już zapomnieli, że kanały komentary nie istnieją po to, żeby kogoś moralizować, tylko istnieją po to, żeby mieć zajebisty PR i co za tym idzie, zajebiste pieniądze z działalności, którą prowadzą. No, jakby nie patrzeć, to z tym akurat się zgadzam. Nadal tak sądzę. W sensie, no tak. No pod koniec dnia możemy się oszukiwać, możemy się czarować, ale pod koniec dnia to nie jest misja, jest to biznes. To działa podobnie na tej zasadzie, na jakiej działa kanał Globalista na przykład. Jeżeli sobie wejdziemy na kanał o nazwie Globalista, i to jest kanał, który ja bardzo często oglądałem w momencie, w którym wybuchła wojna, Co by było? bo gdzieś tam chciałem po prostu być na bieżąco z niektórymi wydarzeniami, to łatwo dojść do wniosku po czasie, że ten gość po prostu bazuje w dużej mierze na sianiu paniki. I jest tak, najpierw jest tytuł pod tytułem Rosja upada!
Rosja iszczeniem samego siebie. Do końca 2025 Rosja nie będzie istnieć gospodarczo, bla bla bla. A potem mamy 3 tygodnie później tytuł typu Putin jest olbrzymim zagrożeniem dla Europy, Rosja rośnie w potęgę. Potem znowu jest Rosja, kurwa, słaba, przegrywająca z Ukrainą. I za chwilę jest kolejny, kurwa, materiał pod tytułem Wagnerowcy wielkim zagrożeniem dla świata, bla bla bla. No, no tak. No i tak naprawdę w jakim celu są robione takie miniaturki i ciągła zmiana zdania czy narracji? No właśnie w takim, żeby to się kliknęło, żeby można było na tym zarobić. No pod koniec dnia ten biznes opiera się na pieniądzach. No kurwa, no taka jest prawda. Szalony reporter mówił, że jest układ na YouTubie. Fajnie, że się z tobą zgadzasz? No tak. Ja myślę, że jest swego rodzaju niepisany układ, taki na zasadzie przeliczania opłacalności pewnych ruchów. No ale oczywiście, że tak, i tak zawsze było. No bo patrzcie, zawsze było w ten sposób. O, zauważcie na przykład w kontekście Sergiusza, niech posłużymy się tym przykładem. W momencie, w którym Sergiusz był mocno zasięgowym twórcą, który przy okazji miał dobrą opinię gdzieś tam wśród swojej widowni, to wiele kanałów nie wypowiadało się na jego temat w żaden sposób negatywnie, tylko milczeli. Też czasami milczeli niesłusznie, w sensie widzieli coś, o czym normalnie by powiedzieli, ale bali się następstw z postaci, nie mówię tutaj aktualnie o Rewo, mówię ogólnie. Ale w momencie, w którym stał się łatwiejszym kąskiem, został zbanowany i gdzieś tam jego taka pozycja internetowa kompletnie podupadła, no to nagle dużo twórców zaczęło się negatywnie wypowiadać, nie? No bo tak jest, no jakby prawda jest taka, że gdzieś tam w tej branży każdy kalkuluje i patrzy, czy dane ruchy są opłacalne, czy nie. Co prawda w wypowiedzi tej kwana nie pada bezpośrednio moja nazwa, ale w przestrzeni publicznej jestem zaliczany do kanałów newsowo-komentarii, więc uznałem, że się odniosę. No to tak, generalnie to mówimy o pewnym zjawisku, ale w zjawisku nie musi brać udział każdy. Mówimy ogólnikowo, ale generalnie ogólnikowo rzecz ujmując, uważam, że takie rzeczy mają miejsce. Może zacznę od wybierania łatwych celów i teorii spiskowej o nietykalności pewnych osób. Jest to dla mnie szczególnie śmieszna kwestia, bo miesiąc temu nagrałem materiał współpracy Ghost z marką produkującą e-papierosy, z której się ostatecznie wycofali. W połowie czerwca miałem spinę z Wardęgą, bo stwierdziłem, że fotkę w ręczniku wrzucił dla atencji. Ostatnio odpowiedziałem na zarzuty Boxdela, który też ma albo miał do mnie problem. No i ostatnio Sylwek wspomniał o obrażonym Ulfiku, bo nie spodobał mi się jego performance jako Patricia. No więc gdzie ta obawa przed większymi? Gdzie brak krytyki wobec Goats? Oczywiście, że oprócz krytyki propsowałem ten projekt, bo niezależnie od mojej opinii odnoszą ogromny sukces na polskim YouTubie. Liczby pokazują, że publika chce tego typu treści, takiego guilty pleasure z potężną dawką cringe'u i to jest fakt. A ja uważam, że te Goats paradoksalnie są ciekawe, bo działają na takich prostych schematach, czyli relacje damsko-męskie. Problem polega na tym, że te relacje damsko-męskie są już do szpiku kości i sformalizowane, bo ileż można patrzeć, jak Boxdel maca kolejną dziewczynę i mówi jej, że ma zajebiste cycki i dupę. To po prostu dla mnie oglądałeś, jest niesmaczne. No oglądałem, do tego się wypowiadam, oglądałem. Tak. Ale jak to druga ale dziewczyna... Ale co, że maca nie k***a dup na odcinku, to jest super? No właśnie mówię, że to nie jest super, że jeżeli to było, nie wiem, dwie dziewczyny na cały odcinek, żeby to było, no, wiesz, to nadal he, jest. No ale nie, słuchaj, kontrowersyjne, pokażmy, że dziewczyny do takich rzeczy są zdolne, to okej. Okay. Ale jak tak się co drugiej robi rzeczy tego typu, albo mówi się hasła, jak nie pokażesz cycków, to wylatujesz, no to no, moim zdaniem to jest k***a niesmaczne i tyle, no. Wychodzę z założenia, że dziewczyny biorące jest, udział w Goats doskonale wiedzą, do jakiego idą programu, wiedzą, że będzie niezręcznie, na granicy, a czasami nawet poza tą granicą. Mimo wszystko na tle tego, co się dzieje w sieci, na przykład na Twitchu w kategoriach body painting i ASMR, albo jak normalizuje i promuje się OnlyFans, albo jak na Insta wlatują coraz bardziej wyzywające fotki, to Goats nie wypadają jakoś hardkorowo. Uważam, że jeśli już ruszać ten temat, to nie tylko w kontekście ich projektu, a ogólnie postępującej seksualizacji treści w internecie. I nie rozmywam tutaj odpowiedzialności, tylko zwracam uwagę na szerszy, być może problem. Nie cichnie burza. Ogólnie uważam, że sposób, w jaki odpowiedział, jest całkiem okej. Okay. Natomiast uważam, że mimo wszystko zbyt personalnie podszedł do tematu, twierdząc, że hej, no ale ja tak nie robię. No ale rozumiem, że gdzieś tam mógł poczuć się wywołany do tablicy i stwierdzić, że no hej, skoro jest mowa generalnie o kanałach komentarzy, ja też do nich należę, to wypowiem swoją perspektywę. Niemniej, no ja twierdzę, że jest tak, a nie inaczej. I tak jak powiedziałem, ja nie jestem szeryfem, który... Ja jestem przeciwnikiem generalnie szeroko rozumianej cenzury w każdym aspekcie, tak naprawdę w takim bardzo szerokim spektrum. Ja nie chciałbym, żeby kiedyś internet był miejscem, w którym mamy taką cenzurę, że nie możemy tak naprawdę powiedzieć, co myślimy, bo ja uważam, że każdy człowiek ma prawo do wypowiadania swojej opinii, jaka by ona nie była. No chyba, że tutaj już naprawdę gdzieś tam uderzamy w jakieś skrajności i bawimy się w drugiego malarza ostrackiego i namawiamy do jakiejś
agresji w stronę, nie wiem, grupy społecznej, no to już dajmy spokój, to jest po prostu szerzenie nienawiści. Natomiast mimo wszystko twierdzę, że w ostatnim okresie taka normalizacja, jeżeli chodzi o te rzeczy seksualne, poszła już kompletnie za daleko. Ja po prostu gdzieś tam ubolewam nad tym, może jestem trochę już boomerem, ale twierdzę, że po prostu już wszelkie wartości powoli zanikają w rozumieniu relacji damsko-męskich i w momencie, w którym ja osobiście nie jestem osobą chodzącą na imprezę, ale jak dobrze wiecie, moi koledzy robią to często, żeby nie powiedzieć, że wręcz nałogowo, no to jak ja słyszę historię, jak te dziewczyny się zachowują, albo jak sporadycznie sam wybiorę się z nimi do klubu i widzę te różne rzeczy, to po prostu mi się chce płakać, przysięgam. Ja po prostu kucam i się zastanawiam, gdzie my kurwa zmierzamy. No przytoczę wam historie, które miały miejsce w okresie ostatniego miesiąca. No to przykładowo w klubie została wyruchana jedna dziewczyna w łazience, w kiblu, przez kolegę kolegi. Potem tydzień później pojechała na after party do mieszkania innego kolegi. Jak tam została zapytana, dlaczego posunęła się do takich rzeczy, to odpowiedziała, że ona myślała, że jest z nim w związku. A dlaczego tak myślała, to właściwie nikt nie wie, no ale jej tak się wydawało. Dlatego też twierdziła, że da mu się przelecieć w toalecie publicznej. No i teraz idziemy dalej. No ta dziewczyna już niestety nie jest w związku z tym gościem, dlatego że dostała telefon, że jej koleżanka została przez tego kolegę wyruchana i koleżanka chciała być lojalna i powiedziała jej: hej, słuchaj, twój chłopak mnie wyruchał, więc zerwali. No, co najmniej kurwa śmieszne. Kolejna sytuacja, też na przestrzeni ostatniego miesiąca, nawet dwóch tygodni. Kolega tańczy sobie w klubie na parkiecie z dziewczyną, potem ta sama dziewczyna tańczy z innym gościem, więc on podszedł, jak już się rozdzielili, zapytał tego chłopaka: hej, a słuchaj, a czy to twoja dziewczyna jest? On odpowiedział: no tak, to moja dziewczyna. No i potem po jakimś czasie znowu stańczył z tą dziewczyną i pyta się jej: słuchaj, a ty przyszłaś do klubu sama, czy masz chłopaka? Odpowiedziała, że przyszła sama, jest singielką. To są sytuacje, które zostały mi opowiedziane. A teraz sytuacja, której sam byłem świadkiem. Siedzieliśmy na loży ze znajomymi. Na loży została przeprowadzona jedna dziewczyna z palarni. No i ta dziewczyna sobie przez chwilę siedziała, ale po chwili gdzieś tam powiedziała parę brzydkich słów i jeden z moich kolegów ją wyprosił, ona wyszła. Za jakiś czas znowu została przez tego samego kolegę zaproszona, znowu przyszła, ale tym razem przyszła z chłopakiem. Okazało się, ona stwierdziła, że tego gościa nie zna, on stwierdził, że to jest jego dziewczyna. Koledzy kazali temu gościowi wyjść, powiedzieli: jak ty chcesz, dziewczyno, przyjdź. On ma wyjść, ona stwierdziła, że to nie jest jej chłopak, że ona tego gościa poznała w klubie i tak dalej. Potem doszło do sytuacji, ja też nie od razu zaznaczam, że nie uważam, że mój kolega postąpi normalnie, bo dla mnie też jest to kurwa dziwne, no ale no wiesz, bądźcie co chcecie. Była sytuacja, gdzie ta laska zaczęła go zapraszać do siebie na chatę, żeby ją wyruchał. No i on na loży włożył jej rękę w majtki. Jak zobaczył to ten chłopak, który wcześniej został wypluszony, to wparował tam, chciał go pobić, stwierdził, że ten gość chce mu, cytuję, zgwałcić dziewczynę, że to ona jak już chciała zgwałcić jego. I chciał go pobić i dostał gazem. No, po prostu jak ja takie sytuacje słyszę i widzę, że tego typu zachowania się coraz bardziej kurwa normują, to będąc szczerym, no, mi po prostu robi się przykro. Bo na dzień dzisiejszy ja jestem w związku, mam dziewczynę. Fajnie, zajebiście. Wierzę w to i chcę w to wierzyć, że jest to dziewczyna, która ma zasady i która takich rzeczy nie robiła, bądź robić nie będzie. Ale uważam, że na dzień dzisiejszy, i to działa w dwie strony, i to chłopak ma z tym problem i dziewczyna ma z tym problem, ale poznać drugą stronę, która pod kątem takim życia erotycznego, czy gdzieś tam szacunku do siebie jest normalna, to graniczy kurwa z cudem. I uważam, że jak będziemy coraz bardziej promować OnlyFans i zachowania tego typu, zachowania, które jeszcze niedawno uchodziły za zachowania skrajnie kurewskie, to po prostu ten świat będzie jeszcze bardziej przykry. A już jest taki, jak widzimy w tle. To jest gówno. O kurwa! No, taki słowotok wpadłem, ale... 2 zł i 93 grosze. Żałosne jest, jakimi koperkowymi aferami zajmuje się Revo. Czemu nikt nigdzie nie mówi o aferze kogutowej i o kubytowej? Dlaczego? Stary, jakby ktokolwiek mówił o aferze kogutowej Kuby, to tak szczerze wyłączyłbym internet i udawałbym, że nigdy nie streamowałem. Wolałbym, żeby przeszło to bez echa. No. No to już widzieliśmy. Najman reklamuje gierki?
Oto tego nie widziałem. Nieudana wspinaczka, widzieliśmy.